Witam serdecznie, ja jestem Fubu, jesteśmy na serwerze Etoli, gdzie trwają, gdzie właśnie będzie trwał finał gildii pomiędzy gildią Selfish a Hunio Power. Jest to ostatnia walka tego turnieju z killem i mieczem na serwerze Etolin. Właśnie widzimy, że wojna pomiędzy gildią Hunio Power a Revenge rozpocznie się za kilka chwil. W sumie to już się rozpoczęła. Klikamy na egzekutora bitewnego i przenosi nas na mega zajebistą, wręcz powiem pryzmatyczną arenę. Jesteśmy na arenie, moi drodzy kochani, jest to ostatnia walka na tym serwerze Etolin. Obserwatorów 35, w dalszym ciągu liczba rośnie. Widzimy w lewym narożniku gildia Revenge. Przywitał nas tutaj dzielny Sura, autowojownik Dar 202. Nie wiem dlaczego Dar 202. Gildia Revenge znowu odpaliła te brzydkie, ohydne stroje do nurkowania. W tym momencie przywitali nas tutaj uszata mysz. Co to jest? Ha, kurwa! What the fuck, and co to jest? A to królik jest. Ja pierdolę, jak ty wyglądasz, ty kurwa, jakby ktoś ci nadział na głowę kurwa kawałek sera i powkładał widełki do frytek. Masakra. Okej. Gildia Revenge prezentuje się, wręcz bym powiedział, w strojach garniturowych, jakby była przygotowana do masowego ślubu. Jest to wielki finał na serwerze Etolin, turniej z killem i moczem, przepraszam, mieczem, z killem i mieczem. Skład gildii, 10 osób, członków Miki, takie jak Manta4, Eidhne, bardzo dziwny nick, Lord Lucan, następnie mamy Revanos, tego pana tu już przedstawiałem, Alex, 0 i numer telefonu, jego jest też podany, Shell, Kirado, Shell też mówiłem, Mega Shua, 5000, jakiś nowy model telefonu, okej, okay. I Hido. Tak to wygląda w składzie gildii Revenge. Pozdrawiam tego pana z tym serem na głowie, z patykami do sushi. W drugim narożniku, moi drodzy kochani, jest gildia o nazwie Hunio Power. Moi faworyci, Hunio Power, tak jest. Od razu na wstępie przywitali nas Kamil 18, Szewski, następnie jest Mard 95, Mardy 95, pozdrawiam. Savia, ta śmieszna ryba. Venia. Mike Me Life, tylko też mamy. Smoker 4, następnie Venia już mówiłem. Skarbek XD, nie wiem co ty masz tam w skarbie, w tym skarbku XD, ale pozdrawiam. Dark Sin, i tutaj pana, który nam uciekł, jest to pan Oniku Batixor, tak, dobrze przeczytałem niki, tym razem je przekręciłem, a jeśli przekręciłem, te słoneczne JP. Tak oto prezentuje się składzik gildii Hunio Power. Tak jest, zajebiście to powiedziałem, wręcz bym powiedział, nadaje się na speakera polowego. Taka mała skromność. Tutaj widzimy, mamy także peta rozkurwika. Mamy tutaj dwa peciki, mianowicie lejonka jakiegoś tam uszatego. Nie wiem co on tutaj szuka, z marchewką na grzbiecie. Nie wiem czy to jest marchewka, czy to jest bułka. Marchewka. Królik z bułką. No z marchewką jest okej, okay. Dobra, w porządku. Panowie z gildii Hunio Power odpalili już flagi, twierdząc świadomie, że gildia Revenge to są moby i że da się ich omdlić. No, zobaczymy. Jest 10 na 10, bardzo, szanse są bardzo wyrównane.
Wracając jeszcze do historii, mianowicie do poprzednich walk obu gildii, śmiem podpowiedzieć, przypomnieć, że gildia Hunio rozgromiła gildię Selfish 42-100, następnie gildia Revenge rozjebała gildię Dominę 100-3, Hunio Power przegrało z gildią United Devils o 1 punkt, także jest to Hunio Power, naprawdę jest to bardzo mocna gildia i śmiem twierdzić, że będzie walka zacięta. Zacięta będzie jak ohoho, aż sobie wezmę łyk herbaty. Zajebiście. Obserwatorów mamy 108. Przypominam dla tych, którzy dopiero oglądają mój film, że jest to turniej z kilem i mieczem, serwer Etolin. Aktualnie jest to finał pomiędzy dwoma potężnymi gildiami, gildią Hunio Power oraz gildią Revenge. Tak jest, szanse są wyrównane, jest 10 na 10. Oj, walka będzie bardzo zacięta. Muszę sobie gdzieś tutaj ustać na tym środkowym podejście niczym król i nagrywać raz lewo, raz prawo. Zobaczymy, co tutaj się zaraz będzie działo. Może tak sobie stanę tutaj pomiędzy tymi, o tutaj chłopaczkami. Idą. O kurwa, mał lak. Idą. Kto zdobędzie pierwszy punkt? Jest! Pierwszy punkt dla gildii Hunio Power. 4 punkty dla gildii Hunio Power. Ja pierdu, ale młyn. Tutaj pan odpalił czerwone ostrze, ale mu szybko skrasło. Tutaj wojownik mental napierdala archerkę. Zobaczcie, archer jest omdlony. Dostał 2 razy z turbulencji. Surka WP bije. Lego. Jest! 14-2 dla gildii Hunio Power. O ile się nie mylę. Tak, 17-2 dla gildii Hunio Power. Już jest wiadomo, że gildia Hunio Power wygra ten turniej z killem mieczem. Brawo. 20-2. Tutaj Archer ucieka przed Rozpro. Kurwa, no nie ma na czym oka zawiesić. No wszędzie się gdzieś biją. Tutaj stoi sobie swobodnie pan Archerek i napierdala ze strzały niczym Arrowman. No nie ma co komentować za bardzo, no bo jestem skupiony na walce, chciałbym sobie troszeczkę pooglądać, a tak nie mogę mówić i oglądać. Tak, user is moving, ten fucking bitch. 34-6, gildia Hunio Power rozpierdolenia system, dosłownie. W turbulencji, człowiek z dynią na głowie, człowiek z serem na głowie Polek. Jest, użył szybkiego. Kogo tutaj jeszcze mamy? Ale tam jest młynek, straszny młynek, kociu. O, tutaj się coś biją. Biją Archera. Dodger będzie gonił Archera. Będzie gonił. Nie będzie gonił. Dostał. Człowiek z dyni dostał wirek i szarże, nie? Gonią. Kogoś tam gonią. Tam po Archerka gonią. Uciekaj, brachu, uciekaj. Uciekaj. 48-19-20. 49-20 dla gildii Hunio Power. Już 50 punktów nadrobili. Skurcze byki. Naprawdę bardzo mocna gildia. Wcale się nie dziwię, że w nazwie mają Power. Trzeba patrzeć, czy czasami nikt nie przywołuje mounta. 58-30. Gildia Remedy odrabia troszeczkę pomalutku straty. Tam widzimy ninja odpalone. Koleś odpara aule miecza. Aule. Poszedł, zobaczcie. O, ale uderzył. Nie wiem, co ten pan ćwiczy, ale tam kogoś bił, ale tam nikogo w sumie nie było. 65-44 dla gildii Hunio Power. Walka jest wyrównana, powiedziałbym szczerze. Odrabiają straty. Revenge odrabia straty pomalutku. Pomalutku gildia Hunio Power, że tak powiem, daje chwilę swobody gildii Revenge. Panowie, nie poddawajcie się, to nie jest jeszcze wygrana walka. Wszystko może się zmienić. Nie należy lekceważyć wroga. Pamiętajcie o tym, Gaugany.
83 do 55. Archer sobie stoi swobodnie z daleka, zobaczcie, napierdala. Dobrze, dobrze robi. Jako tam nikt go nie bije w sumie. Cała walka skupiona jest w młynie. Czy nikt nie przywołuje petów? 90 punktów dla Gilly Hunio Power. Jakiś szaman przez chwilę się pojawił. Pojawiam się i znikam. Brawo! Hunio Power wygrywa wojnę przeciwko gildii Revenge. I Hunio Power, generalnie gildia, jest mistrzem. Wygrywa turniej na serwerze Etolin. Z killem i mieczem w nagrodę otrzymuje Hwanga, lider i lub osoba przez niego wskazana. I całą masę tam innych gadżetów, jakich dowiecie się z forum. I ja dla was nagrywałem tą wojnę. Jeśli wam się film spodobał, zapraszam do subskrypcji, komentarzu oraz zostaw lajka na Facebooku. Dziękuję serdecznie, że mogłem dla was nagrywać te wojny. Pozdrawiam, pa!